witajcie. Dziś zabieramy Was do perły polskich uzdrowisk, położonej w województwie małopolskim w Beskidzie Sądeckim, Krynicy Zdrój. Niegdyś jedne z najpopularniejszych w Polsce uzdrowisk przyciągało koronowane głowy, dyplomatów i śmietankę Towarzysko Rzeczpospolitej dwudziestolecia międzywojennego. Jednak nie pokażemy Wam dziś pięknych parków, źródeł mineralnych, ani dystyngowanych kuracjuszy spacerujących po deptaku, choć wyruszymy w podróż w czasie do tamtych lat. Naszą serię filmów z sądeckich uzdrowisk zaczniemy od tak zwanego terenu, czyli dwóch wzniesień znajdujących się w pobliżu. Postaramy się odczarować wizerunek Krynicy jako uzdrowiska tylko dla seniorów pragnących podreperować zdrowie, a pokażemy Wam, że można tu aktywnie spędzić czas całą rodziną i to niezależnie od pory roku. Sprawdźcie z nami, jak kreatywnie i z energią wypocząć na zboczach w okolicach Krynicy Zdrój. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Krynicę. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu algorytmy YouTube'a pozwolą nam dotrzeć do nowych widzów. Where machines start to learn, there's a user who's just about to turn. He types in anger, frustration, and disdain. This site's now stupid, his complaint plain, but all the irony in his plea, demanding everything for free. The creator's not lazy, if only he knew. Crafting. Góra parkowa w Krynicy Zdrój to malowniczy szczyt o wysokości 742 metrów nad poziomem morza, położony w samym centrum miasta, tuż nad urokliwym deptakiem. To prawdziwy zielony raj, będący częścią ogromnego parku zdrojowego. Wzniesienie poprzycinane jest czarującymi alejkami i zakątkami, które oferują idealne warunki do relaksu i to nie tylko dla seniorów. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tu coś interesującego. O wyjątkowych atrakcjach góry parkowej opowie Wam pani Joanna Chmielowska z Polskich Kolei Linowych. Dzień dobry, witamy Państwa w kolei linowo-terenowej Góra Parkowa w Krynicy Zdrój. To najstarsza kolej linowo-terenowa w Polsce i druga wybudowana zaraz po Kasprowym Wierchu. Datuje się na 1937 rok. I od tego czasu ani razu nie przebudowywane budynki stacji dolnej i przede wszystkim oryginalne wagony zabierają naszych turystów z dolnej stacji na stację górną, na szczyt góry parkowej, która znajduje się w samym sercu ponad 200-letniego parku zdrojowego. Znajdujemy się w tej chwili na stacji dolnej kolejki. To właśnie tutaj rozpoczyna się nasza sentymentalna podróż w czasie do lat 30. Przez wirtualne okna możemy podejrzeć Krynicę, której obraz odwzorowany został na podstawie historycznych fotografii i map z tamtego czasu. Właśnie dlatego wiemy, że każdy budynek, który Państwo widzicie przez te okna, jest faktycznie budynkiem, który stał w tamtych latach w Krynicy i był podziwiany przez ówczesnych turystów odwiedzających uzdrowisko. I to właśnie tutaj mamy tą niesamowitą sposobność, aby spojrzeć niemalże twarzą w twarz naszym turystom sprzed ponad 85 lat. Tym sposobem mamy taką możliwość, aby podejrzeć, jaka moda panowała w tamtych czasach, czyli jak się ubierali, jakie przedmioty zabierali ze sobą na wycieczki, jak również jak się zachowywali, jakie rodzaj turystów odwiedzał w latach 30. Krynicę Zdrój i oczywiście górę parkową. Zapraszamy Państwa do sentymentalnej podróży w czasie do lat 30. na górze parkowej w Krynicy Zdroju.
W latach 20. XX wieku zmodernizowano cały park zdrojowy, między innymi poszerzono ścieżki, zasadzono egzotyczne drzewa, wykonano przecinki odsłaniające piękne widoki. Wtedy również wytyczono trasę kolejki terenowej. Pierwsi turyści mogli skorzystać z niej 17 grudnia 1937 roku. W otwarciu uczestniczyła wdowa po marszałku Aleksandra Piłsudska. Krynicka kolejka była wtedy drugim tego typu obiektem w Europie. Potem na szczycie Góry Parkowej można przenieść się w czasie również poprzez odwiedziny naszej mini instalacji Wehikuł Czasu. To muzyczna ławeczka, w której po naciśnięciu guzika każdy może odsłuchać kultowe utwory Jana Kiepury. To rowerki retro, niepowtarzalne miejsce, aby zrobić sobie pamiątkową fotografię. I mini wagonik, fotobudka, w której jedni znajdą ciekawostki historyczne na ekranach pokazujących animacje. Możemy dowiedzieć się co nieco o modzie panującej w latach 30., czy też sławnych postaciach odwiedzających to miejsce w owych latach. I wreszcie zrobić sobie pamiątkową fotografię, jedyną i niepowtarzalną, ponieważ wykonaną na tle historycznej fotografii z lat 30. Latem na szczycie Góry Parkowej czynna jest popularna atrakcja wśród rodzin z dziećmi. To rajskie ślizgawki i zjeżdżalnia pontonowa. Rajskie ślizgawki to zestaw trzech torów do jazdy dostarczających mniejszych i większych emocji. Tutaj znajdzie dla siebie radość każdy użytkownik, czyli zarówno małe dzieci z rodzicami będą mogły zjechać na łagodnej fali, jak i te osoby, które poszukują troszkę adrenaliny na szaleńczych zjazdach na kamikadze. Rajskie ślizgawki to także historyczne miejsce. To właściwie rozbieg toru saneczkowego, który funkcjonował tutaj już od 1929 roku. Wiemy, że w przyszłości odbywały się tutaj zawody mistrzostw Polski, świata oraz Europy na zimowych saneczkowych zjazdach ze szczytu Góry Parkowej wprost do centrum deptaka krynickiego. Był to m.in. jeden z powodów, dla których powstała kolejka na Górę Parkową, ponieważ w owych latach postrzegano to miejsce jako wielki potencjał dla rozwoju sportów zimowych. I właśnie dlatego powstała potrzeba, aby szybko i sprawnie dowozić nie tylko sportowców i ekipy, zespoły zagraniczne, ale również turystów chętnych podziwiania na żywo tego niesamowitego sportu, jakim było zimowe saneczkarstwo. Wiemy również, że istniejący obecnie tor saneczkowy, który dał początek tej popularnej atrakcji dla turystów jako rajskie ślizgawki, stanowił jeden z najszybszych torów dostępnych w tej części Europy. Zawodnicy zjeżdżający z góry rozpędzali się do prędkości nawet 70 km na godzinę. W dzisiejszych czasach pozostały tylko fragmenty tego toru saneczkowego, na który natknąć się można podczas spacerów w Parku Zdrojowym oraz rajskie ślizgawki, które służą dzisiaj do wspaniałej letniej zabawy dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia budowy wieży widokowej na szczycie Góry Parkowej. Mamy taką nadzieję, że już w 2026 roku będziemy mogli zaprosić Państwa na jej szczyt. Wówczas turyści będą mogli podziwiać niesamowitą panoramę dostępną z poziomu 36 metrów, obejmującą cały obszar, zarówno widok na Krynicę, na sąsiadujące miejscowości, jak i łagodne pagórki Beskidów po stronie słowackiej, polskiej, a nawet szczyty Tatr. Na szczyt wieży widokowej będzie można dostać się na dwa sposoby.
piechotą po schodkach, jak i oczywiście windą, która umożliwi dotarcie każdej osobie w każdym wieku. Zatem mamy nadzieję do zobaczenia na szczycie wieży widokowej na Górze Parkowej już niedługo, bo w 2026 roku. Góra Parkowa to miejsce odwiedzane przez turystów nie tylko latem. Również zimą miejsce to dziś zielone zamienia się w niezwykłą, bajkową, srebrzystą krainę. To właśnie tutaj od początku grudnia do końca lutego czynny jest Park Światła. Ale nie byle jaki, ponieważ wszelkie jego elementy świecące nawiązują znowu do lat 30., do retro, do art deco oraz do elementów popularnych tutaj w uzdrowisku. Zatem niezwykła biała sceneria obecna tutaj przez zimę, migoczące światełka Parku Światła, piękne rzeźby, którymi są na przykład altana, gramofon. Każdy z turystów może poruszać korbką, aby usłyszeć melodię z tamtych lat. Sanie odwzorowane na podstawie historycznych fotografii. Retro samochód, gdzie dzieci mogą po prostu nacisnąć guzik i usłyszeć śmieszny dźwięk, czy też zrobić sobie pamiątkową fotografię. Piękne, niepowtarzalne rzeźby świetlne migoczą tutaj w Retro Parku Światła przez całą zimę, od początku grudnia do końca lutego, zawsze od godziny 15. Parkowa to miejsce, które powróciło do najlepszych tradycji. Znajdujemy się obecnie na tarasie, który został odbudowany, wzorując się na oryginalnych fotografiach z lat 30. Przed nami przepiękny widok panorama Krynicy dostępna gołym okiem, a pod naszymi stopami peron kolei, do której już za parę minut wjedzie kolejny oryginalny wagonik z 1937 roku. Lata 30., art deco, czasy, które często przez nas nazywane są krótko retro, to niezwykle barwny, bogaty okres w historii Polski, ale również w życiu kulturalnym. Znajdujemy się wewnątrz kawiarni na szczycie Góry Parkowej. To właśnie kawiarnia i restauracja w tym miejscu w niezwykły sposób nawiązują do architektury art deco. Wszelkie elementy dekoracji, najmniejsze detale wskazują, że znajdujemy się właśnie w latach 30. Jeśli nie stać się na Krynicę, jedź za granicę. To najbardziej popularne powiedzenie, które łączy się z latami 30. i Krynicą Zdrój. A dlaczego? Bo to właśnie to niesamowite, barwne towarzystwo, jakim była arystokracja polska, ludzie sztuki i kultury, wybierali Krynicę Zdrój na miejsce swojego letniego czy zimowego wypoczynku. I tworzyli oni niesamowitą atmosferę tego miejsca. To właśnie tutaj wieczorami wszelkie restauracje wypełniały się tym niezwykłym barwnym towarzystwem. Dancingi, rauty czy fajfy to były miejsca, które pełne były muzyki, tańca i śpiewu. Dziś na szczycie Góry Parkowej my również kultywujemy tą tradycję i przez całe wakacje od poniedziałku do piątku dostarczamy naszym turystom tych tanecznych atrakcji. Zatem zapraszamy na fajfy na Górę Parkową. Of creation and technology.
Przenosimy się teraz na drugą stronę doliny rzeki Kryniczanki, by odkryć uroki najwyższego szczytu w okolicy, Jaworzyny. To prawdziwa perła Krynicy, przyciągająca turystów swoją wyjątkową infrastrukturą. Z Doliny Czarnego Potoku wjeżdża na jej wierzchołek nowoczesna kolej gondolowa. Dzięki temu oraz rozległym trawiastym przestrzeniom na szczycie, Jaworzyna staje się idealnym miejscem do podziwiania zapierających dech w piersiach widoków, które przyciągają odwiedzających. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na Jaworzynie Krynickiej. Znajdujemy się na wysokości 1114 metrów nad poziomem morza, a tak naprawdę troszeczkę wyżej, ponieważ jesteśmy na platformie widokowej 360, skąd możemy podziwiać piękne widoki nie tylko na Beskidy, Bieszczady, Góry Leluchowskie, ale również Tatry. Jesteśmy na Jaworzynie Krynickiej, czyli jest to perła Beskidu Sądeckiego. Na platformę może wejść każdy, mały, duży, bez względu na to, czy jesteście na wózku inwalidzkim, czy posiadacie wózek dla dzieci. Każdy jest tutaj mile widziany. Infrastruktura Jaworzyny Krynickiej Kolei Gondolowej jest przystosowana do osób, które takiego wsparcia logistycznego by potrzebowały. Chcemy tą górę pokazać wszystkim i taka jest nasza idea, żeby była dostępna dla każdego, żeby każdy mógł cieszyć się tymi pięknymi widokami i odpocząć na łonie natury. Pasmo Jaworzyny, niegdyś pełne otwartych przestrzeni i widoków, kryje w sobie fascynującą historię. Dawniej całe to miejsce tętniło życiem, pokryte rozległymi halami pasterskimi i malowniczymi polanami. To człowiek ukształtował ten krajobraz, wypalając i wycinając lasy. Na tych polanach pasły się owce i bydło, a niżej położone tereny służyły jako pola uprawne. Wśród zielonych przestrzeni stały domy i budynki gospodarcze. Jednak po II wojnie światowej, kiedy Łemkowie zostali wysiedleni, wszystko zaczęło się zmieniać. Opuszczone pastwiska i pola zaczęły zarastać lasem, a zabudowania zostały zniszczone. Dziś, wędrując po zalesionych stokach, można tylko wyobrazić sobie tamto dawne życie. Aż w latach 90. XX wieku, ale o tym opowie Wam już Marta. Historii o kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Kolej ta została otwarta w 1997 roku i wyobraźcie sobie, że w pierwotnym planie miało jej w ogóle nie być, ponieważ pierwszy plan zakładał kolej gondolową, owszem, ale do Krynicy, czyli miała ona łączyć miasto z stacją dolną Jaworzyny Krynickiej. Tak więc ta linia kolejki gondolowej, którą my przetransportowaliśmy się dzisiaj na szczyt, miała być dopiero drugim etapem. W rzeczywistości powstała najpierw kolej gondolowa, tutaj na Jaworzynę Krynicką, a realnie jeszcze nie ma tej, która łączyłaby miasto Krynicę Zdrój z Czarnym Potokiem. Czarny Potok, czyli jest to ten obszar, w którym znajduje się stacja dolna. Rok 1997 i otwarcie kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Trzeba przyznać, że był to efekt wow w całej Polsce. Zjeżdżali się tutaj ludzie z całego kraju i było to coś fenomenalnego, zwłaszcza te 27 lat temu. Od tej pory powstało kilka różnych wyciągów w formie kolei gondolowej, między innymi na Solinie, gdzie są większe gondolki. My te gondolki mamy 6-osobowe i pozwalają one na transport 6 osób w jednej gondolce, a gondolek mamy 62.
Jaworzyna Krynicka nie jest to tylko i wyłącznie ośrodek narciarski funkcjonujący w zimie. Również w lato oferuje bogatą ofertę atrakcji, niespodzianek, ponieważ proponujemy naszym gościom lato pełne niespodzianek i z przyjemnością Wam o tym opowiem już za chwilę. Nie ma chyba lepszego miejsca, żeby opowiedzieć Wam o lecie pełnym niespodzianek, niż nasze Serce Góry. Serce Góry jest to miejsce, do którego zapraszamy naszych gości, żeby zrobili sobie fotkę. Pięknie widać gondolki, pięknie widać widok na Beskid Niski. Dlatego też uważam, że jest to świetne miejsce, żeby powiedzieć Wam więcej na temat naszej oferty letniej. Wychodzimy z założenia, że nasz Beskid Sądecki jest piękny, mieszkają tutaj fenomenalni ludzie i właśnie tych ludzi chcemy Wam przybliżyć, żeby podzielili się swoją pasją i pokazali Wam, co jest tutaj najpiękniejszego. Oferta letnia opiera się na wycieczkach z przewodnikiem, dedykowanych rodzinom, dedykowanych osobom starszych. We wtorki, każdy wakacyjny wtorek, Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór, zaprasza rodziny z dziećmi na wycieczki tutaj w paśmie Jaworzyny. Wybrane środy, Basia Szajnicka zaprasza osoby dorosłe, seniorów, gdzie wycieczki są całkowicie dostosowane do poziomu grupy, tak więc wszystko jest elastyczne. To Wy decydujecie, co chcecie zobaczyć, a Basia Wam wszystko przybliży. Uwaga, każda z tych wycieczek jest darmowa w ramach zakupienia biletu na kolejkę. Następnie mamy jogę na szczycie, wybrane wakacyjne soboty. Tak, joga odbywa się tutaj na 1114 metrów nad poziomem morza oraz wycieczki rowerowe z Adrianem Oleśniewiczem ze sklepu AMP Bike w Nowym Sączu. Są to wycieczki na rowerach górskich w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Następnie jadą sobie na Runek, przez Muszynę. Tak więc jest to fajna wycieczka i również dostosowana do osób, które po prostu pojawią się na niej. Tak więc nie bójcie się, czy jeździcie za słabo. Nie, nie, nie. Wszystko będzie dostosowane do Waszego poziomu. Co więcej, najmłodszych rodziny zapraszamy również na nasze animacje i warsztaty z animacjami Porta Fortuna. Są to nasze zaufane animatorki, które od wielu lat proponują najmłodszym serię zabaw animacji, tak żeby pięknie, fajnie spędzić czas tutaj na Jaworzynie Krynickiej. No dobrze, ale co robić na Jaworzynie Krynickiej, jeżeli przyjeżdżacie wtedy, kiedy nie ma żadnych atrakcji albo po prostu nie chcecie wziąć w nich udział? Pozwólcie, że pokażę Wam na mapce z pewnymi propozycjami. Więc tak, pierwsza rzecz, zaczynamy na stacji dolnej kolei gondolowej. Możemy tutaj zostawić samochód za darmo na jednym z trzech parkingów. I teraz uwaga! Albo wybieramy się na wycieczkę pieszą do góry, to znaczy wsiadamy w gondolkę i wyruszamy na wycieczkę pieszą stąd, albo uwaga, bierzemy swój rower, bądź też wypożyczamy na przykład w Turbo Bikes elektryczny, ładujemy do gondolek i wyjeżdżamy sobie na sam szczyt. I co robić na szczycie? Przede wszystkim, słuchajcie, zróbcie sobie zdjęcie w Sercu Gór. Fenomenalny widok i podzielcie się tagując jaworzynakrynicka.pl. Pokażecie nam, jak bardzo Wam się podoba. Następnie mamy również całą siatkę punktów gastronomicznych, ale to nie jest najważniejsze, bo jak już się naładujecie pyszną szarlotką, wypijecie kawę, warto jest się przejść stokiem aż do diabelskiego
Beskidzkiego Kamienia. Leży on na czerwonym szlaku, czyli tak zwanym głównym szlaku beskidzkim, który ciągnie się aż po Ustroń od Wołosatego, czyli z Bieszczad w Beskid. Więc jest to na pewno jeden z piękniejszych pomników przyrody, warty obejrzenia. I można sobie albo wrócić na szczyt, bądź też zejść jednym ze szlaków, a mamy szlaki zielone, czerwone, więc tych opcji jest kilka, bądź też wybrać jedną z tras rowerowych. Nudy nie ma, oferujemy Wam piękne widoki, dużo świętego spokoju i przede wszystkim oddechu od rzeczywistości. Znajdujemy się na dolnej stacji naszej najnowszej kolejki krzesełkowej, siódemki oraz niebieskiej trasy, która została przygotowana pod osoby początkujące, uczące się i rodziny. I sądzę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać na temat naszej oferty zimowej. Bo słuchajcie, jeżeli chodzi o Jaworzynę Krynicką, kolej gondolową, to pierwsze skojarzenie to jest zima. Przeogromna siatka naszych tras na narciarskich możliwości, to jest właśnie zima. Tak więc pozwólcie, że podsumuję niejako to, co my oferujemy naszym gościom. Przede wszystkim jesteśmy zwolennikami takiej filozofii, że dajemy różnorodność, bo z jednej strony mamy trasę fisowską, trudną, czarną, tak więc to jest ciekawa pozycja dla osób, które śmigają bez problemu i również wykorzystywana jest ta trasa, to jest tak zwana piątka, do treningów sportowych, zawodowych, więc to jest jedna z nielicznych tras w Polsce, która oferuje tego typu warunki, więc mamy to z jednej strony, z drugiej strony jest wiele tras czerwonych, czyli taki poziom jest pośrodku, jeżeli nie czujesz się super pewnie, ale całkiem ładnie śmigasz, też się fajnie odnajdziesz. Jednak mamy też coraz więcej tras niebieskich. Niebieskich ukierunkowanych na właśnie osoby uczące się, początkujące, ponieważ wiemy, że to jest większość narciarzy w Polsce, to nie są osoby, które przyjeżdżają, żeby lecieć na łeb, na szyję, tylko takie, które chcą się wychillować na tych nartach, na snowboardzie i dobrze się bawić. Dlatego też oferujemy ponad 13 km tras narciarskich o zróżnicowanym poziomie, w tym są wyciągi krzesełkowe, taśmy, gondola, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ponadto w tym roku ruszamy również z tarasem na dolnej stacji kolejki wraz ze strefą apreski, tak więc chill out będzie totalny i cieszymy się, ponieważ otwiera się również strefa komercyjna, gdzie zaprosimy do nowej wypożyczalni, przechowywalni, będzie szkółka narciarska przeniesiona z innego budynku, tak więc wszystko będzie w jednym miejscu, tak żeby nasi goście, nasi klienci nie musieli szukać, mieli wszystko tak naprawdę pod nosem i skupili się na przyjemności z jazdy na nartach, na snowboardzie, plus oczywiście, jeżeli chodzi o taras widokowy 360, jest on otwarty również w zimie, tak jak całe zaplecze gastronomiczne. Zaledwie 10 minut spacerem od górnej stacji kolei gondolowej znajduje się schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej. Jest to wspaniałe miejsce nie tylko, żeby naładować baterie energetyczne, ponieważ oferta gastronomiczna jest bardzo bogata, bez względu na to, czy jecie, nie jecie mięsa, tutejsze fuczki są po prostu fenomenalne, ale również, żeby wziąć oddech od całego zamętu. Można tutaj również spędzić noc.
Jest to stały punkt dla każdego wędrowca na głównym szlaku beskidzkim. To tutaj regenerują się, zbierają siły i wyruszają dalej. Jednak słuchajcie, tutaj jest nie tylko schronisko. Będąc w grupie z przewodnikiem, możemy udać się do Muzeum Turystyki Górskiej. Rewelacja, perełka na mapie ośrodków, takich punktów turystycznych w Polsce. Z tego co kojarzę, to w Polsce są tylko 3 takie punkty. Warto jest tutaj zajrzeć i dowiedzieć się na temat historii turystyki właśnie z tego regionu. Pierwsze schronisko na Jaworzynie powstało w 1934 roku. Obiekt dysponował bufetem i 60 miejscami noclegowymi. Stał się atrakcją turystyczną, gościł tutaj m.in. Jan Kiepura, lotnicy ze szkoły Orląt oraz księżniczka Julianna, przyszła królowa Holandii, wraz z mężem Bernardem. Spalone przez Niemców w czasie II wojny światowej schronisko odbudowano w latach 60. Muzeum, o którym wspomniała Marta, powstało w latach 70. na fundamentach dawnego schroniska. Możecie w nim obejrzeć dokumenty, fotografie i drobne przedmioty związane z historią turystyki w Beskidzie Sądeckim. Wśród zbiorów znajdują się książki pamiątkowe ze schronisk w tym regionie, a także wystawa dotycząca walk partyzanckich w okolicach Jaworzyny w trakcie II wojny światowej. Co więcej, obecnie przebudowywana jest ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która była tutaj przez bardzo wiele lat, no ale ząb czasu, słońce, zmienne warunki atmosferyczne i naprawdę sroga pogoda sprawiły, że ta ścieżka musi zostać wymieniona. Dlatego osobiście również zajmuję się tematem stworzenia nowej ścieżki i będzie już tutaj w przyszłym roku. Tak więc bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ będzie to ścieżka szlakiem przygody dla małego i dla dużego. Tak więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli naszym gościom zaproponować tak ciekawe rozwiązanie, jakim jest interesująca, pełna przygód ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która będzie właśnie biegła od szczytu przez schronisko, przez bardzo ciekawe punkty odnośnie flory i fauny. Na przykład wiecie o tym, że na Jaworzynie Krynickiej znajdziemy dzikie czereśnie, są też wilki, rysie. Naprawdę jest tutaj o czym mówić i cieszę się, że będziecie mogli tego doświadczyć już w przyszłym roku, idąc ścieżką przyrodniczą aż na samą stację dolną. Powoli kończymy naszą przygodę na Jaworzynie Krynickiej. Zmierzamy do stacji górnej, gdzie z powrotem wejdziemy w wagonik, żeby móc zjechać na sam dół. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że tutaj byliście, że nam towarzyszyliście, bo uważam, że Jaworzyna Krynicka jest piękna, jest tutaj co robić i uważam to za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie i mam nadzieję, że nas odwiedzicie. I no cóż, do zobaczenia na Jaworzynie Krynickiej. Trzymajcie się, pa pa! Krynica-Zdrój to miejsce, gdzie znajdziecie różnego rodzaju atrakcje, zarówno dla sportowych zapaleńców, jak i dla tych mniej aktywnych turystów lubiących spokojne górskie wędrówki i spacery. Krynica to doskonała baza wypadowa, z której prowadzą liczne szlaki turystyczne, rowerowe i kajakowe. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, bo już niedługo pojawią się kolejne filmy z sądeckich uzdrowisk, w których pokażemy Wam miejsca, które warto zobaczyć.